Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek z Palionowa. Ja jestem oczywiście przed tym domkiem, który wybudowałem ostatnio. Widziałem, że wam się odcinek spodobał zbudowania tego, więc w dzisiejszym odcinku kontynuujemy pracę nad tym domkiem, ponieważ ten domek musi w środku jeszcze jakoś wyglądać. Z zewnątrz wygląda już dobrze i naprawdę z zewnątrz jeszcze troszkę tutaj pozmieniam, ponieważ tutaj na przykład chciałem porobić, nie wiem, jakiś ogródek. Takie wiecie, żeby to wszystko dobrze działało, żeby to wszystko funkcjonowało, skoro mamy się tutaj przenieść. No a, widzę, że tam już Yeti coś buduje, tutaj Emilia coś budowała, no ja nie pokazuję, jak chcecie zobaczyć. Co wybudowali, to wbijacie do nich na kanał i zobaczcie sobie. A ja tak, wchodzę tu, patrzcie, zrobiłem wejście z tej strony. Dlaczego z tej strony? Na początku myślałem, że zrobię wejście od przodu. Taki miałem plan wczoraj. Ale dzisiaj pomyślałem sobie, że jednak ciężko jest to zrobić, żeby to dobrze wyglądało, wejście od przodu. No i fajne byłoby wchodzenie od strony gęby, ale mam inny pomysł i zrobimy to troszkę inaczej. Wchodzę sobie tutaj, wchodzimy tu. No i tak póki co wygląda to w środku. Tak zrobiłem, taką mamy tutaj przestrzeń zrobioną. Wydaje mi się, że wygląda to dobrze. Ale trzeba to jeszcze troszkę na pewno poprawić, ponieważ niektóre rzeczy mi się nie podobają, tak jak na przykład tutaj ściągnąłem tą warstwę, ale myślę, że tutaj trzeba zrobić jedno zakrycie, tak żeby to było brązowe od środka, bo tak dziwnie te oczy wyglądają. No i to się tutaj tak dziwnie kończy, to by trzeba pociągnąć do góry. No, ale to wszystko w swoim czasie, tutaj zrobiłem taką prawda, takie wyjście, a tutaj w tym miejscu można zrobić wyjście, uwaga, 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 rozwalmy sobie tutaj to miejsce. Tutaj jak zrobimy dokładnie w tym miejscu, gdzie dałem tą skrzynkę, więc tak troszkę nierówno zrobiłem, ale... Tutaj, gdzie będzie ta skrzynka, tu można zrobić wyjście i to możemy potraktować jako balkon. Że będę miał taki balkon z buzi, wiecie o co chodzi, że będę mógł sobie tutaj wyjść normalnie. I to jest mój balkon w tym momencie, w tym domku. Wydaje mi się, że to jest lepszy pomysł, że tutaj nie da się wejść, tu będę mógł wyjść i kogoś uderzyć ewentualnie, a nikt mi tutaj nie wejdzie. Myślałem, że też tutaj furtki nie zrobić, coś jakby... tego obramowania, ale wtedy wyglądałby... ten Freddy wyglądałby wtedy tak, jakby miał aparat na zęby. Więc no uznałem, że nie, jednak to nie jest najlepszy pomysł. Dobra, ale dzisiaj musimy się zająć tym, żeby to w środku jakoś wyglądało, żeby tutaj lekko zmienić wygląd tego wszystkiego. Więc rozwalam tą skrzynkę, bo tutaj mam rzeczy przygotowane, które mi będą potrzebne. Takie w sumie podstawowe rzeczy, które potrzebuję do tego, żeby zrobić schody do góry i tam jeszcze wyższe piętro, ponieważ to nie wszystko, co ja tutaj już mam. To będzie jeszcze wyższe piętro. Teraz tak, zastanawiam się, czy ten blok tutaj jest naprawdę... O, dobra, jest bardzo nam potrzebny, bo on tutaj zasłania to. Dobra. Okej, niech w takim razie jest tak, jak jest. Nic tutaj nie zmieniajmy. Tutaj jedyne co, to kiedyś powstaną drzwi. Jak najciemniejsze trzeba tutaj dać drzwi. Ale póki co idziemy tu. I teraz tak. Tutaj będzie to trzeba jakoś zagospodarować. Jeszcze nie wiem jak. Wychodzimy tutaj na górę. Tutaj mamy taki przedsionek. Myślałem, żeby rozwalić to miejsce. I patrzcie, w tym miejscu dawać szyby. Ponieważ w takie coś możemy wykorzystać jako fajne okna. Że jest to czarne, więc dalej będzie czarne. A po prostu, czekajcie, no ja jakby pójdę pokazać wam, jak to wygląda, żebyście mogli zobaczyć i ocenić, jak to wygląda, czy to jest git pomysł, czy to nie jest git pomysł. Uwaga, pyk. Widzicie? Dalej jakby widać, że to jest szyba, nie? Jakby w sensie dalej widać, że to jest szyba. Dalej widać, że to jest to, co ma być, tylko po prostu jest jakby taka dziurka w nosie, no jakby to powiedzieć. No wydaje mi się, że to jest git, też potrzebujemy na pewno okien jakiś w tym domku, a to jest takie, myślę, mądre wykorzystanie tego miejsca, więc ja bym to wykorzystał i zrobił tutaj normalnie okna, więc zrobimy coś takiego, ale to nie będą jedyne miejsca na okna, ponieważ zaraz dotrzemy do miejsca, w którym wam pokażę, gdzie jeszcze myślę, żeby coś takiego zrobić. I teraz tak, tutaj w tym miejscu będzie trzeba coś dać innego, ale tu leci sobie to, pyk, pyk. I teraz tak, czy my tu będziemy zahaczać głową, kurczę, no jest na styk, jak będziemy schodzić, może o jedno dalej to dajmy i wtedy powinno być lepiej, coś takiego. Czyli od dołu to by trzeba było zrobić, żeby to jakoś wyglądało, no to zróbmy tak. Coś takiego, tak by to musiało wyglądać, czyli takie podwójne schody. Żeby to... No dobra, tak to będzie git wyglądać, myślę. Więc robimy tak, 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 dobra. Idziemy tutaj wyżej i teraz... musimy zrobić tak, tutaj chciałbym zrobić znowu te szyby. W tym miejscu. Więc tutaj musimy zrobić schody, znaczy... podłogę na tej wysokości. Czyli, czekajcie, potrzebujemy to. Robimy podłogę tu. Coś takiego. Myślę, że to będzie git wyglądać, bo tu będziemy mieli teraz taki wgląd na oko, fajne. Więc robimy tak. O, czyli jesteśmy na tej wysokości, na której powinniśmy być w tym momencie. Jeszcze będzie wyższe piętro, ale póki co musimy zadowolić się tym. Czy ja mam pochodnie? Mam pochodnie, dobra. Dajmy sobie tutaj jakieś dwie pochodnie, żeby tutaj jakoś jasno w miarę było. Z tyłu też sobie zrobimy jakieś okno, myślę. No i myślę, że tu jeszcze wiele rzeczy będzie zrobionych, których jeszcze nie wiem, jak będą wyglądać, ale spokojnie, to wszystko dojdziemy do tego. Ja jeszcze nie czytałem komentarzy, co wypisaliście, żebym mógł tutaj zrobić pod wczorajszym filmem, bo nagrywam to od razu następnego dnia rano, więc jeszcze nie widzę, ale spokojnie, ja sobie zerknę i na następnym odcinku może jeszcze tutaj coś dodamy. Dobra, robimy tak. Okej, w sumie to tutaj, w tym momencie,
bardzo dobrze nam się oddziela to, więc tego już nie musimy naprawiać, a te oczy w sumie mogą zostać, no bo możemy je wykorzystać teraz jako okna. No więc kurczę, tak naprawdę git. Mamy wgląd na Yetiego na przykład, nie? Coś takiego. Dobra, i teraz musimy zrobić tak, że kolejne okno musi być, kolejny poziom musi być na tej wysokości. Dobra, dobra. To będzie ciekawe, bo mi się kończy to drewno z tego, co mi się wydaje. Uwaga, i... No i koniec tego drewna, dobra, no to by było na tyle, ale... teraz tak, tutaj raz, dwa, musimy zrobić w tym miejscu. Chyba, czekajcie, czy ja dobrze myślę, żeby... Tak, no to będzie dobrze wyglądać, jak będzie w tym miejscu, będą w tym miejscu schody. Więc zróbmy tak, zabierzmy sobie stąd, żeby to tam uzupełnić jakoś, żeby póki co się dało wyjść. Więc bierzemy tu, pyk, 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 dobra, coś takiego. No i możemy rozwalić te schody od dołu, albo w sumie możemy to uzupełnić tymi schodami od dołu, żeby to znowu wyglądało tak lepiej jak tam. No i tu będą takie podwójne schody. Coś w tym stylu, okej. Okay. Tu, oj, tu możemy tak i zaoszczędzimy jedną tą półpłytkę. Bardzo duży zysk, jakby nie było. Dobra, zróbmy tak, no i zróbmy tak jeszcze. No i teraz tak i tak, dobra, i mamy zrobione schody. W ten sposób będą wyglądały schody na górę. No i tu wychodzimy i tu będziemy mieli jeszcze jeden poziom. A tam zrobimy ostatni poziom, który będzie już magazynem, tak mi się wydaje. No bo, no chyba tak, tak to będzie chyba dobrze wyglądało. Dobra, zobaczmy jakie mi zostały jeszcze bloki z tego wczorajszego budowania. A z tego co nam będzie jeszcze trzeba, to zaraz może skoczymy do mojego starego domu. Z tym, że tam trzeba uważać, żeby mnie tata hejtera nie dorwał, bo... To jest ryzyko, tam właśnie niespecjalnie chcę wracać, bo on tutaj, on chyba w ogóle jeszcze nie wie nawet, że my jesteśmy tutaj, ale on na pewno się o tym dowie, ale tu nas powinien zostawić w spokoju, niech on sobie tam rządzi, tak uważam. Dobra, ale tutaj teraz tak, tu wychodzimy na górę, tu nie zahaczamy o to głową, więc jest dobrze, możemy zrobić tutaj płotki, więc zróbmy płotki w ten sposób, coś takiego, żeby tutaj było jakieś normalne takie przejście. No i to jest tak naprawdę niepotrzebne, to możemy było to nawet rozwalić. No, zróbmy tak, tak będzie lepiej. Dobra, robimy coś takiego. Tutaj mamy okno. No i tu jeszcze chciałem zrobić okna, patrzcie, w tym miejscu. Zamiast brwi, bo wszystkie te czarne można by było w sumie tak naprawdę podmieniać, bo czarna szyba będzie wyglądała podobnie, a tu mamy eleganckie okno. I fajne jest to, że mamy różne poziomy wysokości, na których mamy okna, przez co tak naprawdę na całą tą tutaj, na całe to palienowo 2.0, bo póki co tak się nazywa, nie wiem, czy to będzie miało jakąś inną nazwę. O dobra, nie skoczyłem sobie tam, fajnie, dobra. A chciałem zdobyć te bloki, dobra, czekajcie, zdobędziemy je i tak. Albo dobra, mam lepszy pomysł. Jak je zdobędziemy? Uwaga, przechodzimy sobie tu. Dobra. Bo tu mi też wypadły jakieś bloki. Dobra, mamy to. Tu. No i tu możemy zdobyć te bloki w ten sposób. Ha, ale jestem, ale ograłem. Dobra, bierzemy to. I tu musimy wyjść. A, no i tu. Dobra, rozwalamy tak, żeby wyjść stąd. Dobra, jesteśmy teraz na nosie jego, ale to nie jest ważne. Dobra, tu murujemy. Okej. Okay. Dobra, wygląda to już git, potrzebujemy więcej brzozowego drewna, żeby to skończyć, więc ja muszę skoczyć szybko do mnie na chatę, bo tam jeszcze chyba coś zostało. Ja tam co prawda byłem właśnie poza odcinkiem, ale dobra, pójdziemy teraz na odcinku, z tym, że trzeba uważać i odłożyć wszystkie rzeczy, które mam przy sobie. Odłóżmy... O, to nie, to akurat musimy ze sobą zabrać, więc zabierzmy tak, okej. Tu podmienimy to, odłóżmy to, ty mnie zostaw, bo ja z tobą nie chcę tutaj żadnych, że tak powiem, walk toczyć. Dobra, umieraj, dobra, super. Elytra nam się może przydać, żeby szybko tam dolecieć. Zabierzmy fajerwerki. Dobra, przespałem się, więc mamy dzień. Dzień jest lepszy do dochodzenia zdecydowanie. Ale dobra, i teraz tak. Co ja bym tu jeszcze potrzebował? Dobra, to odłóżmy. Dobra, idziemy. Trzeba uważać, ale idziemy. Dobra, uwaga. Pyk, lot. Ja potrzebuję też fajerwerek więcej, więc ja muszę zabrać sobie fajerwerki, jeżeli tam coś zostało mi z fajerwerek. Chociaż powinno mi zostać, jak miałem sporo. Dobra, tu i teraz tak, szybujemy sobie do końca. Szybujemy do samego domu. Do samego domu trzeba dolecieć. Dobra, tu jest spoko póki co. Ale potrzebujemy też płotki na niewidzialność, żeby tutaj móc się włamywać. Bo teraz akurat jestem sam i nie ma taty hejtera z tego co widzę, więc jakby mamy luz, ale nie wiadomo jak będzie później. No, jak on już będzie, to będzie lipa. O, no tu mam tego full. Tu mam tego full i to jest tak, że tak dużo... Ojeny, dobra, jestem w drewno tak bogaty, że szok. Dobra, tu będzie trzeba przyjść w takim razie z shulkerboxem i zabrać jak najwięcej rzeczy. Ale to kiedy indziej zrobimy, bo teraz póki co... O, tu miałem ziemniaki, więc weźmy sobie ziemniaki.
Ja będę musiał zrobić wszystko, co się da tam, żeby jakby tam mieć funkcjonalność wszystkiego, wiecie, czyli właśnie ziemniaki i to wszystko będzie trzeba tam przenieść albo się tutaj włamywać. Wezmę sobie chleb póki co jeszcze. Nura, tak, dobra, na razie tyle, to co potrzebuję. Nie ma nikogo teraz, więc możemy szybko to ogarnąć, bo akurat jestem sam. Więc mamy tyle farta, że tata hej teraz się nie dowie o tym, że tu byłem, ale tak jak mówię, na przyszłość będzie trzeba mieć coś i trzeba będzie bardziej uważać. Dobra, ej, to naprawdę fajnie wygląda ten łeb tutaj, który zbudowałem, bo to jest póki co chyba najfajniejszy. Przynajmniej mi się podoba najbardziej, aczkolwiek no jeszcze nie widziałem tych domków innych osób, więc może po prostu nie doceniam tego punsztu, który tam mamy. Dobra, zróbmy w takim razie podłogę. Tutaj trzeba zrobić całkowicie to piętro teraz do końca. Więc robimy tak, tutaj, tu i tu może iść, tak, bo tu nie będziemy haczyć głową, nie będziemy, dobra. Tu i w tą stronę, dobra, pyk. Dobra, i teraz już możemy iść na górę, bo z góry się to łatwiej robi. Dobra, tak. Pyk. Ja lubię to, jak komentuję. Nie da się inaczej tego skomentować, widzowie. Trzeba to skomentować tak, pyk. Dobra, mamy to zrobione, okej. Ja to zawsze tak skupiony jestem na tym, żeby to jak najszybciej zrobić, że tak gadam takie rzeczy właśnie. Dobra, i teraz tak, muszę zejść na dół, potrzebuję bloków jeszcze, właśnie tych takich konkretów, bo zostawiłem sobie je w tej skrzynce, a mi się przydadzą. O ile ja tu jeszcze je mam, a powinienem mieć. Aha, wykorzystałem już. No dobra, no to... No to inaczej to rozegramy w takim razie. Dobra, spokojnie jak na wojnie. Mamy już kilkupiętrowy domek, a trzeba zrobić jeszcze jedno piętro w sensie. Dobra, i teraz na jakiej wysokości to najlepiej będzie zrobić? Wydaje mi się, że w sumie możemy zrobić na tej wysokości. Tak jest, tak możemy zrobić. Wykorzystamy te luki, które tu są, do tego, żeby zrobić fajnie to tam, żeby zrobić po prostu. Nie mam innego opisu tego, jak to można zrobić, ale w te luki możemy dać na przykład piece i inne takie rzeczy, wiecie, takie taktyczne rzeczy, które mogą być w takich lukach. Nie skrzynki, bo skrzynki akurat by się tam nie odnalazły, ale dobra. Tu i teraz tak. Tylko jeszcze trzeba wymyślić, jak ja tam zrobię wyjście na górę. Wydaje mi się, że dobra, mam pomysł. Robimy tak. W tym miejscu do góry. Okej. A, tu jest ta wnęka, oj, to nie, to tak być nie może, czyli trzeba by było zrobić tak, że tutaj w tym miejscu dajemy tak i tu rozwalamy, tak, okej, i tu już, tu jest, no dobra, czyli trzeba rozwalić to, bo tu jest jakby na jedną kratkę, to jest nieparzyste, okej, czyli to źle wymierzyłem, tak, w ten sposób możemy zrobić i tu trzeba by było zrobić drabinę. Tylko drabiny nie mam, ale to i tak zrobimy sobie, bo mamy sporo drewna, więc nie szczędźmy sobie, dobra, pyk. Aha, dobra, teraz mamy, raz, dwa, trzy, dobra, i wychodzimy tu na górę i tutaj będziemy mieli nasz magazyn. Dobra, i to będzie naprawdę dobrze wyglądać. Teraz tak, ja biorę ten crafting, bo on tutaj na górę w tym magazynie musi się pojawić. I teraz tak, dajemy crafting, możemy zrobić z tego... Dobra, mamy masę drewna jeszcze w domu, więc możemy... Aha, tylko czekajcie, jak ja tu skrzynki ulokuję teraz. Trzeba by było w takim razie zrobić tak, że... No dobra, musimy tak zrobić w takim razie, czyli robimy tutaj takie jakby pięterko. Jeszcze dodatkowe. I teraz tak. Ojeny, tu jest tak ciasno. Uj. No dobra, no trudno, musimy zrobić tak. W tą stronę tak samo. Dobra. I tu skrzynkę, i tu skrzynkę. A w tamte narożniki trzeba dać tak, po prostu. Póki co trzeba zrobić w ten sposób. No i tu możemy zrobić tak, żeby to jakoś wyglądało. Tak jako taka kopuła jakby nad głowami. Dobra, no i to jest coś, co mamy. Tu tak mamy skrzynki, inaczej tego nie zrobimy. Nie ma szans. A tu będą musiały powstać piece i inne takie rzeczy. Tylko piecy w tym momencie nie mam, ale spokojnie. To wszystko w swoim czasie powstanie. Bo to wszystko w swoim czasie, widzowie. Dobra, tu musimy zrobić tak, żeby to było symetrycznie. Żeby to wyglądało dobrze. Zrobimy coś takiego, taki słup. I możemy wykorzystać jeszcze... A, nie wziąłem sobie tych płotków. No dobra, no to zaraz sobie weźmiemy. Tylko trzeba masę czasu... O, tu coś nie działa, tu jest coś nie halo. Dobra, musimy też schodki zabrać. Płotki i schodki. Mamy, dobra. I teraz tak, płotek, pyk, tu. No i tu znowu nam nie gra, więc musimy rozwalić to. I to rozwalić, dobra. I teraz tak. Płotek, znaczy schodek, dobra, jest git. Teraz wygląda to dobrze. Wychodzimy piętro wyżej. A, i tu
Tu możemy dać tak i możemy zrobić tak i tu na dole również dać blok. Teraz to będzie wyglądać troszkę lepiej, mi się wydaje. Mam przynajmniej taką nadzieję, że wygląda to lepiej. Dobra, no zostawmy tak na razie. Wychodzimy tu, no i w tym miejscu możemy zrobić płotki tu. Pyk, 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 pyk. Dobra, mamy coś takiego, żeby tu przechodzić sobie za tym. No i tu gdzieś też będzie trzeba łóżko zrobić, mi się wydaje, albo tu. Może tu zrobimy łóżko. No nie wiem, aha, łóżko mamy na dole, no to musimy je przenieść teraz w tym momencie. Nie jest to niestety pomarańczowe łóżko, ale spokojnie, jest pomarańczowe prędzej czy później ono się stanie. Tylko póki co jest czerwone, ale to spokojnie. Tu nawet, dobra, wiecie co, aż zrobię pomarańczowe. Szukamy, tu na pewno są gdzieś kwiatki żółte i czerwone, a tam są czerwone, już widzę. Żółte zaraz też znajdziemy i zaraz będzie pomarańczowe łóżko, jak ma być. Więc tak, czerwone na horyzoncie, no i żółty obok, patrz, jeden jakby czekał. No po prostu niesłychana sytuacja. Dobra, tu żółty, tu czerwony, pyk, 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 teraz tu. To tak nie działa? O nie, a to tak przypadkiem nie było, że to już działa w ten sposób? Może na innej wersji to, albo mi się pomyliło. Może mi się pomyliło, o nie. Ale dobra, ja jeszcze mam jakąś białą wełnę chyba, nie? No muszę mieć jeszcze jakąś białą wełnę, no oczywiście, że jest biała wełna. No i elegancko, dobra, robimy łóżko. Czyli to czerwone łóżko możemy tu zostawić. Niech se tu jest. Niech wszyscy myślą, że się jeszcze nie wprowadziłem. A to? Zara, to można przenieść do środka. A dobra, na razie niech jest jeszcze na zewnątrz. Dobra, i uwaga, łóżko. Łóżko, ważna sprawa, ważna rzecz, niesłychanie ważna. Dobra, wychodzimy tu, bierzemy crafting i robimy łóżko. Tak. No i teraz działa. Teraz działa i mamy pomarańczowe wyro, tak jak należy, tak jak ma być. Stawiamy łóżko. W tym miejscu, no jednak fajnie byłoby mieć dostęp do okna. O, może w tym zróbmy. Takie coś zrobimy, no żeby mieć dostęp do okna jednak mimo wszystko. Dobra, na razie niech jest tak, będziemy to jeszcze jakoś inaczej robić, ale póki co w środku to naprawdę wygląda dobrze. Z tym, że trzeba jeszcze zrobić, trzeba to tak jeszcze wszystko upiększyć, ale to mi na pewno zajmie trochę czasu, więc nie mam tyle siły, żeby komentować to wszystko, jak to będę robić, więc siądę sobie, pomyślę i wracam do was za jakiś czas, jak już to będę miał i pokażę wam, jak to wygląda. Dobrze, widzowie, troszkę to pozmieniałem. O nie, co ty do mnie to robisz? Coś się poniosło? Coś cię, koleżko, tutaj, prawda, ewidentnie lekko poniosło, lekko cię tutaj, prawda, coś swędzi. Nie będziesz mi... Oj, co jest? Co jest? Dlaczego nie chciał... Nie... Co jest? Dlaczego się od was to odbija? Co jest? Gincie. Dobra, nie będziecie mi tutaj nic, że tak powiem, wysadzać. Dobra, pokazuję wam, jak wygląda to w środku. Uwaga, wchodzimy do środka, zamykam drzwi. Mamy tutaj dwie skrzynki, zasadziłem tutaj drzewo. To drzewo wygląda tutaj cudownie. A tu mamy takie, prawda, jakby akwarium, coś takiego. Myślę, że wygląda to fajnie, można to poszerzyć później tutaj, żeby to było może troszkę większe. Ale póki co jest git. Wydaje mi się całkiem ciekawy design, jeszcze drzewo w domu nie widziałem. Więc mamy takie drzewo, prawda, to jakieś liany, tak gdziekolwiek postawiłem póki co. Tak to zrobiłem póki co na odwal, ale wygląda to w miarę git. Dobra, tutaj zrobiłem sadzonki z wszystkimi drzewami możliwymi, z wyjątkiem tej akacji i tego podstawowego dębu. Je musimy ulokować gdzie indziej. Tak jak zrobiłem, nie wiem, nie wiedziałem co tu zrobić, zrobiłem taką półkę, żeby po prostu na przechodne było dobre. Wychodzimy wyżej. Tutaj w tym miejscu mamy sypialnię, mamy jakieś podstawowe skrzynki. Nawet można by było, a nie, tu już bez skrzynki można było dać, chyba że tutaj dałbym schody, bo nie dałem tam schodów, tutaj normalne bloki. No, ale można by było coś tutaj pokombinować z tym, mamy zbroję odłożoną i tak dalej. Wychodzimy wyżej, tutaj póki co nie ma jeszcze nic, poza tym, że postawiłem to tutaj, no bo za bardzo nie mam pomysłu na to piętro, więc możecie dawać znać w komentarzach, co powinienem tutaj jeszcze pozmieniać. Tutaj na górze wygląda to tak i wygląda to trochę pusto, nie będę ukrywać. Tutaj niestety, no właśnie, tak jak myślałem, tutaj już nic niewiele możemy, ale moglibyśmy tutaj w sumie zamiast tego dać szyby. No nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym, czy wam się to podoba, czy nie, czy uważacie, że git, fajny domek. No można tu jeszcze wiele rzeczy pozmieniać i mam nadzieję, że jeszcze wiele rzeczy wspólnie zmienimy. No a póki co to by było na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Domek, wydaje mi się, że naprawdę wygląda całkiem fajnie. Jestem ciekaw, co inni powiedzą na ten domek. Może zrobię ich reakcję na to, jak chcecie, dajcie znać w komentarzach.